Welcome to the Leicester Central Europe customer service. For faster operation, please enter the turbine number followed by the hash key. Cześć, nazywam się Max, jestem technikiem dostępu liniowego i obecnie serwisuję turbiny wiatrowe. W tym filmie pokażę Wam, co jest w środku turbiny, kawałek swojej pracy, no i oczywiście wejdziemy na samą górę. Będzie wysoko, proszę się trzymać, zaczynamy. Jesteśmy na farmie wiatrowej i dokładnie teraz słabo widać jakąś różnicę między turbinami, ale być może kiedyś mogliście zauważyć, że są one w różnych konfiguracjach. Mogą być na lądzie, na morzu, wyższe albo niższe. Co do nas, to na dzień dzisiejszy serwisujemy najwyższe, zbudowane na lądzie wiatraki w Unii. Wysokość tej wieży, co jest za mną, wynosi 160 metrów, plus 80 metrów długości lopat. Na sekundkę, wysokość Warsu Tower bez iglicy jest 10 metrów niższa. Jadąc autem, pewnie widzieliście wiatraki gdzieś w polu, ale z auta nie da się wyczuć prawdziwych rozmiarów tej konstrukcji. I dopiero stojąc obok, rozumiesz, jakie to jest ogromne. Dokładnie te turbiny mają nietypową konstrukcję, bo składają się z metalowej i betonowej części, które są połączone między sobą. Podczas pracy ta konstrukcja wibruje, przez co mogą nam się poluzować niektóre śrubki albo odpaść kawałki betonu. Aby tego uniknąć, co jakiś czas musimy robić różne inspekcje. Właśnie tym się zajmiemy w tym filmiku. Zanim wejdziemy do środka, najpierw musimy wyłączyć turbinę. Jeszcze kiedyś to się robiło zdalnie. Prawdopodobnie w tym momencie, kiedy w środku jeszcze nie było siatek, za chwilę pokażę, co ze siatki. A teraz możemy wyłączyć turbinę od środka. Nie muszę być jakimś mega IT, bo to tylko parę ruchów. Raz. Dwa. I turbina jest wyłączona. Jest nawet trochę słychać, jak się hamuje. Okej, jesteśmy w środku turbiny. Mamy tu komputer, dzięki któremu możemy sterować turbiną. Różne narzędzia elektroniczne, których niestety nie mogę za bardzo Wam pokazywać. Jak wejdziemy dalej, to możemy tu zobaczyć takie kable sprzężające, które idą od ziemi i do końca betonowej wieży. Służą oni po to, aby ściskać między sobą betonowe części wieży i tym samym wzmacniać konstrukcję. Jak zerkniemy wyżej, to możemy zobaczyć tu taką siatkę. Mam filmik o tym, jak to montowałem. Jeśli krótko, to służy to po to, aby coś, co może nam spaść, nie uszkodziło narzędzie elektroniczne albo pracowników, które mogą tu pracować. Jeszcze tu mamy drabinę do góry i, co kiedyś było dla mnie niespodzianką, mamy tu windę. Jestem pewien, że większość z Was nie wiedziała, że tu jest winda. Jakby coś, mogą być w środku maksymalnie dwie osoby albo 250 kg ładunku. Mamy tu różne czujniki, jakby coś było otwarte albo po prostu jakby zadziałał nam jakiś czujnik, to winda się nie ruszy. A zaraz podjadę parę metrów wyżej nad siatką i pokażę Wam, jak wygląda widok do góry, bo uważam, że to jest po swojemu piękne.
mamy tu taką roletę, która się zamyka, aby nikt nam nie wypadł z windy. Teraz wszystko mamy tu w porządku i możemy sobie podjechać wyżej. Dobra, jesteśmy kawałek nad siatką. Teraz ta roleta tak łatwo się nie otworzy. Mamy tam taki guzik, który musimy podnieść. I teraz możemy to otworzyć. Tak nam wygląda przestrzeń nad siatką. A taki mamy widok do góry. A jakby coś, oprócz rolet mamy wylaz do góry, który się otwiera. I to też się otwiera. To są takie drzwi. Króciutka wycieczka na dole się skończyła, więc teraz wjeżdżamy na samą górę. W środku windy mamy takie punkty, do których musimy się wpiąć. Słyszałam taką historię, że komuś odpadła podloga. Niby to była inna konstrukcja windy i teraz windy są lepsze, ale jak są punkty, to trzeba się nie wpiąć do nich. W tej windzie, jak na dwie osoby, jest dość ciasno, ale niestety nie jest to typowa winda jak na przykład w bloku mieszkalnym. I niestety na tej windzie nie da się za bardzo rozpędzić, bo cała droga do góry zajmuje około 9 minut, więc nie będziemy tracić czas i wjeżdżamy na górę. Wjechaliśmy na najwyższą platformę, na którą można dostać się windą. Jest tu taka przestrzeń. Mamy tu drabinę do nadceli. Później tam obowiązkowo wejdziemy. A co do zakresu prac, którą mamy do zrobienia, to mamy tu taką belkę, na której wisi winda. I mamy tam wymienić śrubki. Również robimy tu kilka pomiarów, na przykład musimy zdjąć tą gumę i zmierzyć odległość od platformy do ściany i też dookoła. I mamy tu dwie belki i w tych belkach musimy wymienić takie same śrubki, które są tam. Tak naprawdę kiedyś musieliśmy to robić jeszcze z drugiej strony, czyli tu i w tych belkach o tu, czyli pod platformą. Teraz tego nie robimy, ale być może powstają jakieś kawałki, które nagrywałem dawno temu. No i zaczynamy pracować.
opowiadałem, że mogą nam się poluzować niektóre śrubki, ale czasami te siły, które tu się generują, mogą być trochę większe i zostawić nam grubsze prezenty. Na przykład teraz mamy tu w ogóle odcięte śruby i musimy to wykręcić i wstawić tam nowe. Zjechaliśmy na platformę niżej. Możemy stąd zobaczyć tą górną platformę, na której i pod której pracowaliśmy. A teraz robimy to samo, tylko niżej. Zrobiliśmy jakąś część pracy, więc teraz zapraszam do góry. Jesteśmy w takiej sekcji, która jest dokładnie pod naselą. Jest tu wylas, dzięki któremu tu trafiliśmy. Są tu również dwie drabiny, którymi możemy dostać się do nasely. Po środku mamy takie kable, po którym biegnie nam prąd, również dzięki którym możemy sterować turbiną. Mogliście zauważyć, że nasela może się obracać. I właśnie to jest miejscem połączenia nieruchomej wieży i ruchomej nacely. To jest właśnie te śruby, które łączą te ruchome elementy. I w tej turbinie słabo widać, ale są te śruby posmarowane i z nich wycieka olej. I dokładnie w tej turbinie widać, że słabo jest zadbane i ten olej leci nam na podłogę. Chyba, że jest tam kawałek jakiejś pokrojonej bańki. W niektórych turbinach widziałem, że są położone szmatki, gdzieś widziałem, że są podwieszone jakieś kubeczki, ale tu jest tak jest. Można tu zauważyć, jak obraca się nam rotor i nad głową mamy ogromne kawałki metalu, różne mechanizmy. No i tyle. Możemy teraz podejść wyżej do naceli. Niestety, co jest w środku naceli, za bardzo wam nie pokażę, ale wyjść na samą górę jak najbardziej.
Ой-ей, але з**бісте відоки. Ну, ми з вами на даху на селі, найвищий, збудований на Лонді турбіни в Унії. Маємо тут дуже пінкні відоки. І хоч я вже працюю якийсь час на високості, і не робить то на мені того враження, що було кедись, а і так є тут досить приємно і досить пінкні. В сумі, такі фільми кудало ми ще зробить. Мам надію, що вам ще сподобало. Якщо так, то дайте суба. Ну а на кінець, хотів би подякувати всім, хто залишив коментарі, хто оглядав вчиснейший фільмик, бо починаючи цей канал, трошки ще мертвим, в який спосіб буду потрактований, а ваші коментарі, ваша реакція оказалися значно приємніше, ніж очікували. Ну і дуже би хотів десь показати то, що писалися, więc вважаю, що на кінець цього фільмику буде добрий момент, аби то зробити. Ну і сорі, що так довго ніц не нагривалим, хоч ж було споро просьб о колейні відчинки. Ністати, мялим дві мали поражки. По-перше, то згубили ми дрона в ДХЛ, которого потребувалим до дуже файного матеріалу. Ну і в кінці ще не удало. А друге, то мялим просьбу о усунення вчиснішого фільміку, хоч ж мялим згоду на нагривання, але ністати, єст так єст. Хоч вважаю, що не зробив нічого злого, мав згоду на нагрівання, не удостовнив жодних планів в будинку. Ну і мав надію, що перестало їм болеть, więc удостовнюю цей фільмик з повротом. Якщо не оглядалися, то запрошую до оглядання. Ну а на тим кінчимо. Всім здоров'я, честь!